tej serii natrafiam na godnych przeciwników i dziś nie było inaczej. Tworzenie generatorów, zbieranie drewna i ostra walka dały się we znaki. Czy przegrałem? Cóż, tego nie powiem, gdyż taki jest świat balon versus balon. A więc witam was w kolejnym odcinku balon versus balon. Dzisiaj mamy kolejnego gościa. Tak, co ty mnie balonem nazywasz? Tak, jesteś balonem? Nie mam pojęcia, dealerku, nie mam pojęcia. To jest dealer Karol, znacie się, wszyscy się znacie, rozumiecie. W teamach już jesteśmy ustawieni, to klikam start i lecimy. Oj, mięta, ja mam doświadczenie w zbijaniu balonów. Ile ja przyjaźń rodzinowych zepsułem dzieciom w ten sposób. Nie chcę wiedzieć, jakby... Okej. No, ej, dobra, skąd mi wypada żelazo? Skąd ci wypada żelazo? No, żelazo możesz sobie wykopać normalnie, rozumiesz? Tu co ja muszę... Drewno zbierasz normalnie. Oczywiście, drewno najpierw musisz zbierać. O Boże, panie, to ja nie byłem na to gotowy psychicznie. To przepraszam, że nie poinformowałem, to wybaczcie widzowie. Dobra, Mieta, powiedz mi, jakie ty tu masz, bo ty masz jakieś strategie, to jest kolejny twój odcinek. Tytuł ma z jakiejś triki miki. On tu ma przewagę, słuchajcie. Wypraszam to sobie, ja tu żadnej przewagi nie mam. Ja tu... Tak, kogo ty próbujesz bajerować, Mięta? Kogo? Moich widzów. Co, ty myślisz, że twoi widzowie są głupi jacyś, czy co? Nie, ja myślę, że moi widzowie jak najbardziej są kochani i dlatego, że są kochani, to zostawiam subskrypcję oczywiście na kanale, jeżeli tego nie zrobili. Ja nikogo nie manipuluję, ja tutaj po prostu grzecznie proszę. Stary, nie, to źle ty to robisz, wiesz jak się to robi, stary się robi tak. Subskrybujcie ten kanał, bo inaczej przyjdzie do was... Kto jest przeciwieństwem świętego Mikołaja? Nie mam pojęcia, nie wiem, Krampus, kurde, nie wiem. Złodziej przyjdzie. Powinienem mieć już ten, kill off, a nie mam kill offa. Figura anty-Mikołaja, nie wiem kto to może być. Nie wiem, Krampus, walnąłem Krampus, bo Krampus to jest jakby taki zwierzeń słowiańskich. Coś ala święty Mikołaj, tylko odwrotnie. Ej, Mięta, powiedz mi, że jak się spadnie, to wszystko będzie dobrze. No będzie dobrze, bo jakby jest włączony keep inventory. Uff, oj, mam jedzonko, w ten sposób można jeść, to jest trik. Dacie się, nie no, jesz, normalnie bierzesz się, możesz sobie chyba zrobić. Nie, po co jeść, jak mogę spadać? Dobra, tak też można, jakby jak najbardziej. A, widzisz, bo mi się przypomniało, skrzyneczki są poukrywane na mapie. Czyli tutaj był już Mikołaj. Tak, był w zeszłym roku, bo, a może już w tym roku, nie wiem, może Mikołaj przyleci. Słuchajcie, w wakacje i powiedział, zaraz szkoła, no to normalnie wam ogarniemy prezenty, nie? To taki Mikołaj pocieszenia. O! Ma skrzynkę! Tak! Wygram to! Też tak myślę! Tak, słuchajcie, dajmy Karolowi tutaj złudne nadzieje, oczywiście. Co? Nie, ja nic nie mówiłem o żadnych... Dobrze, jest! Ja nic nie mówiłem! Ale się obławiam! Brother, bo ty mi zaraz tutaj będziesz chciał mieć psikus, ja cię już znam, bo mi tam powiedział. On mi powiedział, co tutaj się da robić. Ja jedyne, co tu zbijam dzisiaj, to ja zbijam bąki, ja się dzisiaj lenię. Co to za mind games, ty tu mi grasz? Dobra, panie, zanim mi tutaj pan to wszystko rozwali, to ja pokażę, na co mi stać. Oczywiście, a co ja chciałem zrobić? A, ja chciałem się zrobić lepszy chillow, bo jak będzie lepszy chillow, to mogę więcej wykopać, nie? No. Czekaj, lepszy chillow, więcej wykopać? Co? O czym ty mówisz? No normalnie, no, że zrobiłem teraz kamienny, mogę wykopać żelazo, nie? A, mam bo żelazo. Ty takie rzeczy robisz, no. Oczywiście, o dealerkę dokonał, ale okazja. Ale okazja? O nie, to ty wiesz, co ja zrobiłem. Oczywiście, nie wiem, co zrobiłem, nie znam tych... A, nie wiesz, a, to stary, co ja zrobiłem? Znalazłem żelazo, dlatego. Ej, czekaj, a nie, dobra, na tym statku to my zaczęliśmy, to nie jest jakaś taka wyspa dodatkowa, nie? Nie, tam nie wchodzimy, tam się nawet nie da wejść. Tam jest, słuchaj, normalnie bariera, przez którą nie wejdziesz, tam normalnie najcięższe umysły nad tym pracowały, czyli Shuri. Pozdrawiamy, Mastermind. A to co lata? Co lata? To nie lata tak w Minecrafcie, no, to ty co zrobiłeś jakieś tutaj rozpoczęcie? A ja, bo tu magię ja robię, ja tu normalnie, wiesz, mam... O, magii to ja lubię. Tak, magii? Słone. A, to zupy, o takim do magii pierogów. Myślisz? Nie jadłeś pierogów z magii? Co? Nie, magii się je z tym, z taką zasmażką z tego, z bułki tartej. To tak możesz robić, no możesz tak robić, pierogi też, ale stary, robisz tak, to jest bardzo proste. Potrzebujesz dwie rzeczy, bierzesz widelec, nadziewasz pieroga kilka razy i polewasz magii. I masz takiego słonego, pysznego pierożka, mordeczko. Nie, ja jakby nie jestem chyba fanem pierogów na słono. Jakby u mnie chyba się jadło zwykle na słodko. Co? Ty jesz...
pierogi z mięsem na słodko? Nie, nie takie! Nie, no, nie jadłem chyba z mięsem. Czekaj, czy u mnie wiesz, się robi pierogi z mięsem? Z kapustą na słodko? Słodko? Nie, takich nie, ja mówię o takich, wiesz, z serem, z twarogiem, albo z truskawkami, albo z innymi jagodami. Że panie, my tutaj się chyba nie dogadamy, mamy tutaj inne jakieś... Może, chyba słuchaj. Tak trochę. A może właśnie powinniśmy tutaj poróżnienia nasze znajdywać, bo mi się wydaje, że to jest konkurencja i może tutaj właśnie... Ale nie, gdzieżby tam konkurencja? Przyjemnie się gawędzi, nie dzisiaj musimy tutaj konkurować. Dzisiaj gra toczy się o wyższą stawkę mięta niż zwykle. Dzisiaj gra tak, toczy się tak o to, jak powinno się konsumować pierogi. Słuchajcie, widzowie, dzieje się rzecz, która nie chciałem, żeby się działa, ale się dzieje, on to robi normalnie. Zabudowuje mi się, to mi się nie podoba. Kasztanie małe, myślałeś, że tego nie zrobię? Proszę pana, pan może sobie kupić takie coś, co się nazywa płachta. I jak pan sobie tą płachtę klikniesz, no płachty normalnie i na balon możesz sobie to założyć. Płachta na balon? Gdzie to jest? A to jest chyba, to jest za rubiny, proszę pana, to są drogie rzeczy. No, ja nie widzę tego, co ja ślepy jestem, ciasto mogę kupić, placek dyniowy. Nie, no co pan, możesz pan. A jest, płótno. A ile takie generatory żyją, jak zrobię już generator żelazne? Żelaza? Żelazne żyją nieskończoność, bo każdy wie, że żelazny żyje nieskończoność lat. Dobra, chwila, bo ty tutaj coś mi tutaj jęczysz, stęczysz, to coś złego oznacza. Co ty robisz, mięta? Ja tu sobie grzecznie buduję. Tak, nie brzmi się grzecznie buduję. Nie, mięta, to proszę nie brzmi pana wcale. Proszę, o, co pan tam ma? A ja widzę, co pan tam ma, no. Gucio mam, co ty patrzysz? A widzę, ile, a widzę, ile masz tych nie tam, co nie się generują. Się, bo kociej mordy dostaniesz zaraz. Ty. Widzicie, widzowie? To jest wasz idol? Co ty zmieniasz? Przemontowane to było! Ja powiedziałem, życzę widzom do miłego dnia! O, widzowie! Co tu się dzieje? Nie skancelują mnie! Kancelujcie Nilerka! Widzowie, to jest wasz idol! On takie rzeczy mówi o was! On takie rzeczy mówi do was! O co, nie, a czemu nie mogę kupować już więcej tych no bo tylko 10 może być! 10 może być, nie ma więcej! Skam. Czekaj! O, czekaj, bo ja sam zapomniałem, że to tu było! Co tu było? Czekaj, co, gdzie czekaj było? Gdzie ty jesteś? Te mięta, co robisz? Żelazo. A, tam jest. Ja, to ja, to. O, i to mi się podoba. O, już pierwsze może być takie. O, mi się podoba. Czekaj, panie miły. Ja bym musiał trochę więcej wykopać, żeby się tutaj zabarykadować, bo on mnie jeszcze zacznie tu oszczeliwać pierwszy. I co to będzie? Jak ja we własną grę przegram? O, mięta, ja już słyszałem, że to już się wydarzyło. To co się wydarzyło? A, nie, nic. Nie będę mówić, co mówią na mieście. Co? Widzowie, o czym ludzie mówią na mieście, bo może ja jestem niedoinformowany. Mięta, zmyślaj dalej. Graj głupa, śmiało. Więcej! Dobra, czekaj, panie miły, bo tutaj nie, mało, nie było czegoś więcej? O, a ja muszę zaraz zrobić fikimiki, ale to za... A teraz zrobię fikimiki. Aha, widzowie, jakieś fiki... On tu robi jakieś te czarne magie. Nie, po prostu jestem na diecie takiej, że zamiast jeść to spadam. Okej. No, działa dobrze. Jakby ciągle spadam? Jakby waga też spada? Nie wiem, może to tak działa. Co mięta? Jak działa ta płachta mi może powiedz, co? No, co, klikasz na balona i masz. Klikam sobie na balona i mam, mówisz. A z której strony chcę? Z której strony chcesz? O, i co to dąży, co? Że... Ochronę masz teraz. A. Jednorazową, co prawda, ale działa. Maka założyłem na głowę. Ale czekaj, jednorazową, tak, że co, igłą masz to zbić tyle? Tak. A, to... Wow. Tylko wiesz, to jest, to wow działa w taki... O, kurde, ma już. O kurde, on to już kupił. Kurde, to ja potrzebuję więcej, dajcie mi więcej, kurde. Co to jest? Ja dzisiaj jestem panie jakiś opóźniony. O czym ty gadasz? Opóźniony jestem, no już... Dobra, ale o czym ty gadasz? Mój przeciwnik jest, kurczę, szybszy ode mnie, co a, jest? A, to ty się płachty z... A, no to panie, myślałem, że ja co, ja pytam tak dla jaj? Nie ma tak, ja to inwestuję, mówię, kapitalizm. Pyk, cyk, pyk, pyk. Oj! Oj! Pff. To mi się nie podoba, on we mnie szczelo, widzowie. Pyk! O, dobrze. O nie! Pyk! Dobrze, no! Dobrze! O nie! Co jest? Widzowie, zostałem oszczelany! Nie podoba mi się to, szybko z tego jeszcze zrobię coś. O, czekaj. Wezmę lawę. Lawę? Co? Tam jest lawa do kupienia? Lawy nie ma do kupienia, ale jest do znalezienia, proszę pana. Można, proszę pana, też znaleźć diamenty, jak to sprytniejszy. Panie, co ty gadasz? Gdzie te diamenty mogę znaleźć? Szukam tych diamentów. No niech pan się wkopie w ściany i na dole w kopalni, to może pan coś znajdziesz. Ej, co to miało być? Ty, tam są więcej jest, co jest? Ej, budowniczy mnie zaszkoczyli, bo ja tego żem nie pamiętał. Co tu jest? Już się budujemy, dom muła. Do młyna.
Do młyna? W ogóle, panie, co jest panie? Jakieś TNT? Nie ma panie! To ja myślałem, że tu będą takie też, bumbumki. Weźmy sobie tutaj, zróbmy tego, proszę pana, dużo też... Ej! Co to miało być? Co to miało być? Nic. Kto ma wiedzieć, ten wie. Ty mięta nie jesteś w klubie, niestety, sorry. Tak, dobra, teraz wycelujmy. Back to school, kochani, a jak powrót, to iście odlotowy. Nowy wzorek, balon versus balon, już na świeżutkich kubkach i koszulkach. Padaj na Mientower, link w opisie. Co mi już? No dobra. Nie wiem, czy widzowie, celować czy celować, nie? No nie gadaj, co ty robisz? O nie... No byłoby trochę wstydem własną gierkę przegrać, słuchajcie. Panie... Czy to jest ustawione? Ustawione, tak, jeszcze jak, ja tutaj już kilka razy pana prawie trafiłem. Znaczy, ja trafiłem, tylko mi to nie zaliczyło. Wszystko jest na nagraniu. Dobra, powodzenia teraz, mięta. Powodzenia teraz, cyk. Czemu nie mogę kupować tej płachty? To jednorazowe? Oczywiście. No nie gadaj. No, proszę pana, no to tak jakby jednorazowe. Dobra, czekaj, ty tutaj mięta. Jakby co się tam do tego pana dostać, bo on się do mnie buduje, a to mi się nie podoba. Ja nie potrafię się klepać! Widzowie, ja jestem... No to jest sama nadzieja, panie. W miarę tyle, o ile potrafię strzelać! O, ale byłoby. Ła! Ale bym trafił, widzowie, kiedyś to było. O! Czekajcie, muszę to jakoś zabudować. Szybko, czym? Jak? Po co? Gdzie? Dlaczego? Z kim? No, come on! Co to ma być? Halo? Szybko muszę to zabudować! Przecież to trafiłem już kilka razy! Szybko, budujemy! Dobra! Mamy czas na zbudowanie. Ale jak to ja mam trafić? Ja nie rozumiem. No musisz trafić. Ale musisz trafić w balon. Ale w balon trafiłeś czy trafiłeś w kosz? Bo jak trafiłeś w kosz, to nie trafiłeś. Ale czekaj, bo ty strzelasz, z czego strzelasz? No z igły. O! Co jest? Nie, widzowie! Co jest? Widzowie, nie! Rewanżyk! O nie! Proszę pana! Szybko na jeden polecie. Dobra. Panie, jesteś wolny. Wolny? Ja dam wolny. No to strzelamy! Kurde, trafić nie mogę, no. Tak, trafić. Udało się! Co? Ale nie ma... O, mam jeszcze jedną. Zobaczmy. Zobaczmy. I? Kurde, nie! Nie, ja się nie potrafię klepać! Dobrze! Nie! Cyk! Nie! Chyba nie! Chyba pana coś potentegowało! O! Nie podoba mi się ta zacięta walka! Jak ty trafiłeś? Czekaj, trendy. No bo ty masz z tyłu odsłonięte, tam się da trafić! No jak to? No da się! Gdzie z tyłu? Skąd? No kurczę, tutaj jest taki rożek! Tu? O! Kurde! Trafił, skubany! Widzowie, dobry jestem, wygrałem! Czy to jest ustawione? Być może! A no to dowody! Na moim kanale będzie film z tutaj analizą dokładną, klatka po klatce. Nie, widzowie, nie! Subskrybujcie mnie! To nie było ustawione! Nara!